Każdy z nas lubi dobrze wyglądać, ale dobry wygląd to nie tylko makijaż czy ubranie, to także, a nawet przede wszystkim piękna skóra. Dlatego warto oddać się w ręce profesjonalistów. Tym razem gościmy w szczecińskiej klinice medycyny estetycznej Zawodny, a lekarzem, który doradzi, jaki zabieg będzie najlepszy dla Małgorzaty i który ten zabieg wykona, będzie dyplomowany lekarz medycyny estetycznej, twórca i właściciel kliniki Zawodny w Szczecinie, doktor nauk medycznych Piotr Zawodny. Dzień dobry Pani Małgorzata. Pani Małgorzata, w czym mogę Pani pomóc? Panie doktorze, zapewne te słowa już wielokrotnie padały tutaj w gabinecie. Chciałabym poprawić stan mojej skóry. Skóry twarzy, dekoltu i troszeczkę dłoni. A tak od początku. W ciągu ostatniego roku dosyć mocno straciłam na wadze, co widzę, że odbiło się na mojej skórze twarzy. Została wiotka, taka no brzydka. Bardzo straciłam na elastyczności. Chciałabym coś z tym zrobić. Na szyi również to jest dość mocno widoczne tutaj, bo widzę, że nie jest już tak jędrna, jak była kiedyś. No i dekolt, który w tej chwili, zwłaszcza latem, jest dość widoczny, a chciałabym, żeby wyglądał tak pięknie jak dawno. Powiedziała Pani o bardzo ważnych, istotnych sprawach, a mianowicie twarz, szyja, dekolt. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym moglibyśmy porozmawiać, a mianowicie dłonie. Skóra naszych rąk też jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o kompleksowe działanie. Także tutaj, czy jakieś zabiegi wcześniej były wykonywane odnośnie skóry twarzy, bądź szyi, bądź dekoltu, czy dłoni również? Jedynie co robiłam, to poddawałam się zabiegom z kwasem hialuronowym. Jakość skóry jest bardzo dobra, zadbana jest skóra. Myślę, że możemy zastosować tutaj wiele różnych technik, aczkolwiek biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, czyli twarz, skórę twarzy, skórę szyi, skórę dekoltu i skórę dłoni, poza zabiegami termicznymi, poza zabiegami laserowymi bądź innymi energiami możemy zastosować produkty, które będą stymulować Pani skórę, które będą zapobiegać procesowi wiotczenia, które spowodują większą elastyczność, które spowodują większe tak jakby nawodnienie, rozświetlą troszeczkę skórę. I są to produkty na bazie bądź czy kwasu hialuronowego, czy hydroksyapatytu wapnia, czy ostatnio stosowanego coraz szerzej kolagenu. Na przykład produktu Linerase. Jest to produkt zawierający w sobie czysty kolagen typu atelokolagen. Jest to taki kolagen, który jest całkowicie biodegradowalny i jednocześnie będzie bardzo dobrze stymulował Pani fibroblasty w skórze do produkcji własnego kolagenu, bądź będzie powodował również rozrost własnych komórek, czyli fibroblastów. To właśnie kolagen sprawia, że skóra jest gładka, napięta i odpowiednio nawilżona. Z wiekiem produkujemy go jednak coraz mniej, a to sprawia, że porównywane do swoistego rusztowania skóry jej najważniejsze naturalne włókno podporowe podtrzymuje skórę w stopniu coraz mniejszym. Z upływem czasu łatwo ulega ona sile grawitacji, staje się coraz słabsza i mniej stabilna. Powieki opadają, pojawiają się chomiki i obwisłe podbródki. Ale czy tak musi być? Oczywiście, że nie. Przeciwdziałać zmianom w skórze możemy poprzez uzupełnianie niedoborów kolagenu i niwelowanie efektów jego ubytku. Warto wiedzieć, że Linerase stosowany jest nie tylko do uzupełnienia ubytków kolagenu w skórze. Wciąż pojawiają się nowe wskazania i zastosowania preparatu zarówno w medycynie anti-aging, jak i innych dziedzinach medycyny. W stomatologii Linerase stosuje się do leczenia chorób przyzębia i recesji dziąseł. Od niedawna korzystać też można z innowacyjnej terapii łączonej złożonej z karboksyterapii Carbomet z preparatem Linerase w zupełnie nowym wskazaniu, przeciwdziałaniu i leczeniu przy wypadaniu włosów. O tej terapii opowiemy Państwu w jednym z kolejnych filmów. Nowej generacji atelokolagen Linerase już został doceniony przez pacjentów, lekarzy, a także przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych Nagrodą Perła Dermatologii Estetycznej. Jest to iniekcja przeznaczona do najdelikatniejszych okolic twarzy i całego ciała. Dzięki swojej bioaktywności preparat intensywnie i wysoce skutecznie stymuluje produkcję nowych włókien kolagenowych, przyczyniając się do poprawy gęstości, sprężystości i ogólnej kondycji skóry, a tym samym młodszego wyglądu.
konieczne jest kilka zabiegów, czy wystarczy u mnie jeden zabieg? No i czy będzie bolało bardzo? Zabieg będzie praktycznie bezbolesny. Będzie bardzo, bardzo cieniusieńką igłą zrobiony. Jednak igła. Tak, jednak igła. Bardzo cieniutka. I tak jak już Pani spytała, czy wystarczy jeden zabieg, jest to terapia, która jest tak skonstruowana, żeby wykonać serię. Zaleca się od 2 do 4 spotkań, najlepiej wykonać 4 spotkania, w odstępach 2-4 tygodniowych. Wiemy już wszystko, zatem zaczynamy. Pierwszym etapem pełnego zabiegu jest nałożenie na około 20 minut stworzonej na bazie m.in. retinolu modulującego wytwarzanie keratynocytów, antyoksydacyjnego działania witaminy C, uwalniających czynniki wzrostu polipeptydów, jak również kolagenu, maski peel-off, pozwalającej usunąć martwy z rogowaciały na skórek i w ciągu zaledwie kilku minut pozostawiającej skórę aksamitnie miękką, gładką i nawilżoną. Ważne jest to, że Linerase Peel Off nie powoduje złuszczania skóry i jest wyjątkowo łatwa do usunięcia. Wystarczy ją delikatnie zrolować. Peel Off to delikatna bioregeneracja na poziomie naskórkowym, która pozwala na oczyszczenie skóry i usunięcie zrogowaciałego naskórka. Zmiękcza, nawilża i nieprawdopodobnie wygładza skórę, zwiększając biodostępność substancji aktywnych oraz penetrację i działanie kluczowego drugiego etapu zabiegu, czyli iniekcji Linerase. Biomateriał Linerase stanowi nową kategorię stymulatora do rekonstrukcji i odbudowy tkanek. Tworząc optymalne warunki fizjologiczne do wytwarzania nowego kolagenu, terapia Linerase wykazała wysoką skuteczność w regeneracji i odbudowie ubytków skórnych, leczeniu blizn, rozstępów, spłyceniu drobnych zmarszczek, redukcji wiotkości skóry oraz poprawie elastyczności, sprężystości i gęstości skóry twarzy oraz całego ciała. Zabieg Linerase może być bezpiecznie stosowany bez względu na wiek, nawet u bardzo młodych osób. To nie metryka, ale lekarz decyduje o tym, czy powinniśmy poddać się terapii kolagenowej i czy przyniesie nam ona wymarzony efekt. Po 25 roku życia warto ten zabieg powtarzać w celu utrzymania prawidłowego poziomu kolagenu i, co za tym idzie, zahamowania procesów starzenia skóry. Trzecim etapem zabiegu jest maska, na bazie której wykonany zostaje masaż. Linerase Restoring Mask regeneruje, przyspiesza gojenie, koi skórę po zabiegu dzięki zawartości kwasu hialuronowego, cynku, wyciągów z aloesu, nagietka, rumianku i uszczelniającego naczynia oczaru wirgilijskiego. Niech Was nie zmyli ilość wkłuć, zapewniam Was, nic a nic nie boli. Fantastyczny zabieg w rękach profesjonalisty jest wręcz samą przyjemnością. Zachęcam Was wszystkich do korzystania z rad i z zabiegów u najwyższej klasy specjalisty. Dziękuję Pani Małgosiu za współpracę, cieszę się, że nie bolało, a ze swojej strony bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na zabieg do naszej kliniki.